Jest to oczywista sprawa. Już mijają dziesięciolecia, od kiedy czekamy na rozliczenie się z przeszłością, na rozliczenie tych zbrodniarzy komunistycznych i nie możemy się doczekać. Teraz, kiedy mamy w końcu możliwość, no, pan prezydent to wetuje. Nie docierają do mnie żadne argumenty pana prezydenta, ponieważ za chwilę będzie dwa lata, od kiedy podjęto pierwsze kroki i prace, pierwsze czynności, które zmierzały do skonstruowania tej ustawy, więc nie trafia do mnie jakieś zaskoczenie pana prezydenta, że ojoj, ja nagle tego nie mogę podpisać. Ta uroczystość jest poświęcona pamięci ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku. Jedną z tych osób była moja babcia, która właśnie domagała się tego, co pan prezydent zawetował. Pan prezydent Andrzej Duda, ani ktokolwiek by nie był na jego miejscu, nie będzie prezydentem wszystkich Polaków, a to z prostej przyczyny. W społeczeństwie są zbyt ogromne podziały i te podziały możemy zlikwidować jedynie w momencie, kiedy rozliczymy się z przeszłością. Na razie nie dostałem żadnej odpowiedzi, aczkolwiek wysyłając ten list liczyłem się, że zostanę zignorowany. Być może tak nie będzie, jeszcze zostało parę dni. No to jest uroczystość poświęcona pamięci ofiar, ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wystąpić z jakąś pikietą, banerami antyprezydenckimi, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o pamięć osób, które tam zginęły. No więc jedyne, co mi pozostaje w tej sytuacji, to w geście takiego małego właśnie weta, w geście sprzeciwu dla pana prezydenta, obrócę się po prostu do niego plecami, gdy ten zacznie przemawiać. No nic więcej niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie zrobić. Ja nie pozwolę się zakneblować tylko dlatego, żeby pan prezydent miał lepsze samopoczucie. Czasy kneblowania nam ust już minęły. Oczywiście mogą zawsze wrócić, ale tylko i wyłącznie, jeśli damy na to nasze przyzwolenie.